Panie ministrze, bo pan minister jest tutaj, pan minister Szumowski, minister zdrowia, jest tutaj na pierwszym miejscu listy poselskiej, listy wyborczej. Szanowni państwo, tutaj już padało słowo wiarygodność. Był nawet dowcip na ten temat. Tutaj pan prowadzący, że chciał go opowiedzieć, bardzo dobry. Otóż, szanowni państwo, rzeczywiście wiarygodność to jest rzecz najważniejsza w polityce, zupełnie podstawowa. Bez wiarygodności nie ma demokracji, bo jeżeli akt wyborczy ma coś znaczyć, to taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, jeżeli obietnice wyborcze są spełniane. Jeżeli one nie są spełniane, jeżeli w trakcie kampanii wyborczych opowiada się różne rzeczy, których się później nie robi, to ten akt w gruncie rzeczy jest fikcją. Jest tylko wypełnieniem pełnej procedury, która tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Otóż to, co myśmy, jak sądzę, zmienili w polskim życiu publicznym, to jest to, że ten akt wyborczy miał znaczenie. Bo proszę spojrzeć tutaj za mnie, na tą tablicę. Myśmy wypełnili nie tylko to, co zapowiedzieliśmy w trakcie kampanii wyborczej, ale także i to, co zapowiedzieliśmy w trakcie kolejnych kampanii samorządowej, europejskiej, a także w trakcie kadencji. Po prostu zrobiliśmy więcej, niż to było zapowiadane. Można powiedzieć, że nasze słowo coś znaczy. Czyli ten akt poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku miał rzeczywiste znaczenie. To był akt demokracji, prawdziwej demokracji. Ale z tą demokracją jest dobrze wtedy, kiedy tych reguł demokratycznych przestrzegają wszyscy uczestnicy życia publicznego, to znaczy zarówno władza, jak i opozycja. No, w każdym kraju demokratycznym jest władza i opozycja i to jest zupełnie normalne. A teraz spójrzmy na coś, co dotyczy Płocka, bo przecież Płock jest nad Wisłą, ale szerzej biorąc dotyczy także Mazowsza, o którym tak pięknie tutaj panie śpiewały, państwo śpiewali, bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. To przecież także moja rodzinna dzielnica naszego kraju. Otóż spójrzmy na to, co się stało w Warszawie. Tak punkt po punkcie, z tego, co już wiemy, bo wielu rzeczy jeszcze ciągle nie wiemy. No wiemy, że pani Gronkiewicz-Waltz uczestniczyła w wiecach przeciwko budowie Czajki, kiedy była kandydatem na prezydenta Warszawy. To znaczy jeździła do tej części Warszawy, gdzie ta budowa budziła sprzeciw i tam mówiła, że absolutnie nie, że nie będzie to budowane. Następnie, kiedy została prezydentem, to oczywiście ta budowa została przeprowadzona za ogromne pieniądze, 4 miliardy złotych. No, wielu ostrzegało, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. I to po pierwsze. Po drugie, te wszystkie wątpliwości odnoszące się do różnego rodzaju zastrzeżeń zostały niejako zweryfikowane już na początku tego roku, kiedy doszło do bardzo poważnej usterki, jeżeli chodzi o spalanie tego wszystkiego, co oczyszczalnia eliminuje z wody. I opinia publiczna, wszyscy mieszkańcy Warszawy, ja też jestem mieszkańcem Warszawy, o tym się nie dowiedzieli. Nie będę w tej chwili dokładnie opisywał, co się działo z tym, no, nazwę to tak w skrócie, szlamem, który tam był. Różnie to opisują. Ja nie chcę w tej chwili rozstrzygać, bo nie mam stuprocentowej informacji, ale w każdym razie mieliśmy już do czynienia z sytuacją zagrożenia i nie było w gruncie rzeczy reakcji. No później następuje już ta katastrofa, to znaczy załamanie się tego całego mechanizmu przeprowadzania ścieków z jednej strony Wisły na drugą i dochodzi do wlewania tych ścieków do Wisły. No i początkowo też nie ma żadnej reakcji, a później się zapewnia, że nie ma żadnej katastrofy ekologicznej. Po dziś dzień zresztą tego rodzaju teza jest podnoszona.
Mamy tutaj do czynienia z sytuacją całkowitej nieodpowiedzialności i właściwie całkowitego braku wiarygodności. Bo od czego są władze samorządowe, jak nie od tego, żeby właśnie o takich sprawach myśleć, tego rodzaju wydarzenia kontrolować. I to zestawienie postawy kiedyś pani prezydenta, dzisiaj prezydenta Trzaskowskiego jest, jak sądzę, dobrym porównaniem w stosunku do tego, co mówiłem przed chwilą, w stosunku do tych dotrzymanych obietnic. My jesteśmy wiarygodni, ale jesteśmy także, szanowni państwo, odpowiedzialni. Kiedy zapowiadaliśmy nasze plany, to były one częściowe nie dlatego, że nie chcieliśmy zrobić więcej, tylko dlatego, że wiedzieliśmy, co można zrobić na pewno. I to zrobiliśmy. Kiedy okazało się, że można zrobić więcej, to zrobiliśmy więcej. Tak postępuje odpowiedzialna władza, tak zresztą postępuje w ogóle człowiek odpowiedzialny, pełniący jakąkolwiek funkcję, czy to w życiu społecznym, czy to po prostu we własnej rodzinie. Matka rodziny, ojciec rodziny, jeżeli postępuje odpowiedzialnie, to właśnie postępuje w ten sposób. Ta kwestia odpowiedzialności jest tutaj rzeczywiście niesłychanie ważna. Wiarygodni i odpowiedzialni. My mamy prawo to o sobie powiedzieć. Ale przed nami już kolejne 4 lata, te, które minęły, czy mijają, już prawie się kończą, to już przeszłość. Wiadomo, przeszłości nie da się przywrócić. Trzeba myśleć o przyszłości. Trzeba myśleć o tym, co będzie, co zrobimy w ciągu tych następnych 4 lat. Otóż, szanowni państwo, my chcemy uczynić coś, co będzie początkiem drogi do sytuacji, która, jak sądzę, dla każdego Polaka będzie sytuacją pożądaną, właściwą, czy może dla prawie każdego Polaka. My chcemy stworzyć polską wersję państwa dobrobytu. To znaczy stworzyć taką sytuację, w której Polacy będą żyli nie gorzej niż nasi zachodni sąsiedzi i jednocześnie będą mogli mieć zapewniony odpowiedni poziom komfortu w różnych dziedzinach życia. Bo to nie chodzi tylko o to, co jest w kieszeni, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne i na najbliższe lata na pewno rozstrzygające. To chodzi także o różne inne dziedziny życia, począwszy od transportu, a skończywszy na kulturze. Tu w Płocku na szczęście jest teatr. Jestem bardzo, bardzo rad zawsze, kiedy tu jestem, bo byłem tu już wiele razy, że tu jest funkcjonujący i normalny teatr, nie szalejący, tylko normalny. I za to też chciałem bardzo. Ale my właśnie chcemy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której te wszystkie elementy życia, które odnoszą się do jednostki, odnoszą się do rodziny, funkcjonowały na jej rzecz, by stworzyć społeczeństwo i jednocześnie państwo, i to się ze sobą łączy, które będzie mogło powiedzieć, że osiągnęło pewien cel, który w polskiej historii jeszcze nigdy nie został osiągnięty, bo nigdy nie było tak, by Polska żyła na takim poziomie jak nasi zachodni sąsiedzi. To się w historii może zdarzało raz czy dwa incydentalnie, na bardzo krótki okres, a zawsze byliśmy z tyłu. Teraz nadrabiamy tą różnicę. I te kolejne 4 lata to ma być właśnie droga do nadrobienia tej różnicy. Nadrobienia w różnych dziedzinach. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, stawiamy na dochody ludności. Stawiamy na płace, stawiamy na emerytury, stawiamy na to, żeby za 4 lata Polacy byli wyraźnie zamożniejsi, polskie rodziny były wyraźnie zamożniejsze niż dziś. I to są, proszę państwa, zapowiedzi konkretne. To jest z jednej strony sprawa płacy minimalnej, 3000 od 2021 roku,
od 22600, 4000 od 2024, ale decydować się będzie jeszcze o tym w tej kadencji, która się zacznie po 13 października, czyli możemy to zapowiadać. I to jest jakby jedna strona tych działań, bo to są działania administracyjne. Ale oczywiście my nie chcemy tylko, żeby płaca minimalna się podnosiła. My chcemy, żeby płaca średnia się podnosiła. I tutaj mamy ten cały wielki zespół przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju. Odnoszących się do rozwoju naszej gospodarki. Bo żeby było zamożniej, to musi, proszę Państwa, być także bogaciej. Polska musi być bogatsza. I tutaj czasem padają takie zarzuty, że te zobowiązania, które my czynimy, jeżeli chodzi o płace, są w jakiejś sprzeczności z tym bogaceniem się, z tą drogą do wzrostu gospodarczego. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest całkowite nieporozumienie. Żeby Polska się bogaciła, to musimy spełnić bardzo wiele różnych warunków. Ale jednym z nich jest także i to, by przedsiębiorcy inwestowali w postęp technologiczny i organizacyjny. A kiedy to się dzieje? No wtedy, kiedy praca jest przynajmniej stosunkowo droga, bo wtedy to się opłaca. A jeżeli to się nie opłaca, to się to po prostu nie dzieje. Nasze działania są całkowicie racjonalne, właśnie odpowiedzialne. To jest dobry plan dla Polski, dobry plan także dla przedsiębiorstw. Ale nie zapominamy o emerytach. Ja chcę jeszcze raz zapewnić, bo jest taka propaganda, która próbuje tutaj wprowadzić wśród emerytów niepewność. W przyszłym roku będzie 13. emerytura. Chcę to bardzo mocno podkreślić. To jest i będzie. Ale w kolejnym roku i też już na stałe będzie także 14. emerytura. I będą, proszę Państwa, także wyższe dopłaty do hektara. Takie jak w Europie przeciętnie, czyli 260 euro. Teraz jest 200. Dzisiaj nasz kandydat, a właściwie powołany już wstępnie komisarz do spraw rolnictwa, przeszedł przez komisję prawną Parlamentu Europejskiego. Dwie osoby odpadły, on przeszedł. To już jest prawie 100%. Że będzie, czyli ta olbrzymia suma, na razie to jest 340 miliardów euro, ale mamy nadzieję, że ją jeszcze zwiększymy w rokowaniach na rolnictwo w ciągu kolejnych 7 lat w Unii Europejskiej, będzie w jego rękach. Oczywiście, no nie sądźcie Państwo, że on będzie mógł powiedzieć, dobrze, to teraz wszystko dajemy Polsce. No to na tej sali chyba nikt nie uwierzy. Ale to naprawdę dobry polski patriota i jednocześnie dobry działacz na poziomie europejskim, więc człowiek rozsądny, odpowiedzialny, szaleć na pewno nie będzie, ale z całą pewnością zapewni to, że w końcu uzyskamy to, co zostało stracone przez działaczy PSL, przez pana Kalinowskiego w trakcie rokowań o przyjęcie do Unii Europejskiej. Ale my oczywiście, proszę Państwa, nie zapominamy także o tym, że motorem rozwoju są przedsiębiorcy. Oczywiście pracownicy są tutaj też bardzo ważni. To pracownicy różnych odmian, od ludzi pracujących ciężko fizycznie, których bardzo cenimy i szanujemy, po ludzi pełniących różne funkcje administracyjne, po naukowców. Także chcę to bardzo mocno podkreślić, znaczną część naszego PKB tworzą panie, które są gospodyniami domowymi po prostu. Też o tym trzeba pamiętać. To jest znaczna część tego, co jest. To jest bardzo ważna praca. Chcę tutaj wyrazić dla nich swój szczególny szacunek. No ale oczywiście przedsiębiorstwami kierują ich na ogół ich właściciele, chyba że to są wielkie przedsiębiorstwa, to wtedy są inne zarządy. Chociaż też często właściciele w tym uczestniczą i od nich bardzo wiele zależy. Mam przede wszystkim
zależy na daniu szansy możliwie największej tym, którzy dziś są malutkimi przedsiębiorstwami, takimi niewielkimi, średnimi, szansy pójścia do góry, awansowania, rozwoju. I stąd chcemy tym najmniejszym zapewnić mały ZUS i jeszcze dodać do tego 500 zł. Takie 500 plus dla przedsiębiorców. Utrzymać niski, zryczałtowany ZUS dla tych przedsiębiorstw, które dotychczas mają. Podkreślam to, bo szanowni państwo, tutaj znów się opowiada przedsiębiorcom, że to jest jakoś zagrożone. Nie jest w najmniejszym stopniu, szanowni państwo, zagrożone. Tak będzie, ale będzie jeszcze coś więcej. Będzie ten niski PIT i niski CIT, nie jak w tej chwili do 250 tysięcy euro obrotu rocznego, tylko najpierw do 1 miliona euro, a później do 2 milionów euro, czyli do przeszło 9 milionów złotych. To jest ogromna większość polskich przedsiębiorstw. To, szanowni państwo, jest naprawdę bardzo, bardzo duża pomoc. A do tego jeszcze będzie 1 miliard złotych wsparcia dla tych przedsiębiorstw, które będą chciały działać w szczególności na rynkach zagranicznych, czyli eksportować, bo nawet malutkie przedsiębiorstwa mogą eksportować i bardzo często eksportują, a nasz eksport bardzo dynamicznie rośnie. A więc obok tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, konstytucji dla biznesu, 100 posunięć do biznesu i mnóstwa innych posunięć, które ułatwiły działalność gospodarczą w Polsce, są i te nowe, ta nowa piątka premiera Morawieckiego, bo o niej właśnie przed chwilą mówiłem. I to jest, proszę państwa, łącznie z tymi wielkimi przedsięwzięciami, które podejmujemy, takie jak Centralny Port komunikacyjny, czyli właściwie lotnisko, ale w połączeniu także z koleją, z autostradami, z takim węzłem autostradowym, to w końcu będzie niedaleko stąd, jak rozwój naszych portów morskich, który już w tej chwili bardzo wyraźnie, jak odbudowa gospodarki morskiej i szereg innych przedsięwzięć w dziedzinie kolejnictwa, autostrad, infrastruktury itd., itd. Poza tym wszystkim, proszę państwa, my musimy także bardzo umacniać to wszystko, co buduje tą sferę życia, która wydaje się niezwiązana z gospodarką, ale która tak naprawdę w ostatecznym rachunku określa jego jakość i coś więcej nawet, jego sens. Chodzi tutaj o naszą tradycję. Chodzi tu o polskość. Chodzi tu o Polskę po prostu. Bo Polska i polskość były przez wiele lat atakowane i są w dalszym ciągu atakowane. Niekiedy w sposób bardzo brutalny. Walczymy z tym i odnosimy w tej walce sukcesy. Przypominam 1 września tego roku. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wystąpienie prezydenta Niemiec w Wieluniu, później w Warszawie. Nigdy niczego przedtem takiego nie było. Co to oznacza? To oznacza, szanowni państwo, że to obrażanie Polaków, obciążanie nas winą za zbrodnie II wojny światowej. To wszystko działo się w świecie, bo to naprawdę była skala światowa i ciągle niestety jeszcze jest skala światowa. Dlatego że polskie elity, no elity w cudzysłowie, te, które przed nami rządziły, po prostu się na to zgadzały, a często w tym uczestniczyły. I uczestniczą dalej. Nagradzano dzieła sztuki, w tym filmy, które po prostu Polaków bardzo ciężko obrażały. I tych, którzy żyli w czasie tragedii II wojny światowej, ale także tych, którzy żyją współcześnie. Ja nie będę wymieniał nazwy tego filmu, bo nie warto reklamować. Ale naprawdę, proszę państwa, działy się tutaj rzeczy straszne. My żeśmy to odrzucili. Zaczęliśmy twardą walkę, twarde rokowania, także z Izraelem. Tu też odnieśliśmy sukcesy. I proszę państwa, to jest droga, którą można
godność Polaków, która była dzisiaj przez wiele lat naruszana, jeszcze dzisiaj jest także naruszana, można tą godność obronić, odbudować. Ale częścią naszej tradycji, szanowni państwo, jest także tradycja rodzinna. I to mówię o tym w dwojakim tego słowa znaczeniu. Po pierwsze, chodzi to o tradycje poszczególnych rodzin. Każda jakąś swoją tradycję ma. W ogromnej większości to są dobre tradycje. Ale także o tradycję po prostu zwykłej polskiej rodziny. Takiej, gdzie nie ma dwóch tatusiów, dwóch mamuś. Tylko, proszę państwa, jest normalnie. Czasem oczywiście bywa tak, że dzieci są, jest tylko matka, dużo rzadziej tylko ojciec. Tutaj pan wspomniał o takich sytuacjach, pewnie właśnie o taką sytuację chodzi. Być może w każdym razie. Ale my chcemy po prostu tą normalną polską rodzinę obronić. To jest nasz cel i chcemy obronić dzieci. Dzieci przed demoralizacją, przed wczesną seksualizacją, przed tym wszystkim, co proponują nam ci, którzy chcą po prostu obecne społeczeństwo, to społeczeństwo, które tworzyło podstawy cywilizacji polskiej, ale także europejskiej i całej euroamerykańskiej, zniszczyć. Oni nawet to na przykład we Francji mówią wprost, nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Jesteśmy po to, żeby was zniszczyć. My nie możemy się dać zniszczyć. Nie możemy dać zniszczyć polskiej rodziny. To jest, szanowni państwo, sprawa naprawdę ogromnej wagi. Bo nasza przyszłość, jeżeli ma być przyszłością dobrą, jeżeli w ciągu kilku kadencji Sejmu możemy osiągnąć to, co było nieosiągalne przez przeszło 1000 lat dla Polaków, to tylko wtedy, jeżeli ten polski, normalny, tak to nazwę, model życia rodzinnego i społecznego będzie utrzymany. Jeżeli będzie zniszczony, to naprawdę nie mamy żadnych szans. Ale on oczywiście ma także wartość samą w sobie, bo można powiedzieć, że normalność ma wartość samą w sobie i to, że po rodzicach przychodzą dzieci, po dzieciach wnuki, po wnukach prawnuki, że kolejne pokolenia się odtwarzają, trwa społeczeństwo, trwa naród polski, to jest coś, o co musimy dbać, a tylko wtedy, jeżeli obronimy te wartości, to będzie trwało. A Prawo i Sprawiedliwość mówiło, mówi i będzie mówić, że warto być Polakiem i warto, by Polska trwała. Brawo. 13 października, za 2 tygodnie i 3 dni, od dzisiaj wybory. O czym one będą decydowały? No, o tym, czy ta droga, na której weszliśmy przed 4 laty i która naprawdę przyniosła mnóstwo sukcesów, będzie kontynuowana, czy też zostanie porzucona. Wręcz pójdziemy w drugą stronę. O tym, czy ten ogromny program społeczny, który tu jest w wielkiej mierze opisany, ale nie do końca, bo są jeszcze inne rzeczy, będzie podtrzymany, czy też nie. Bo jeżeli ktoś z państwa wierzy, że ci, którzy są naszymi przeciwnikami, którzy nas tak niekiedy bardzo nieładnie, żeby nie użyć tutaj ostrzejszych słów, atakują ten program, utrzymają, to naprawdę proszę pamiętać o tym, że oni nigdy nie dotrzymywali słowa. To po pierwsze, ale po drugie, że żeby ten program realizować, to trzeba spełniać 2 warunki. Po pierwsze, trzeba umieć rządzić, nie bawić się w rządzenie, tylko rządzić. A oni się bawili, a my rządziliśmy i tą różnicę każdy może dostrzec. I to jest po pierwsze.
a po drugie trzeba nie mieć żadnych powiązań z tym światem, który żył z tego wielkiego rozdawnictwa, o którym tutaj mówił pan prezes Jasiński. Bo to rzeczywiście to oni rozdawali pieniądze. My prowadzimy politykę społeczną. Ta polityka nie będzie utrzymana, jeśli nastąpi zmiana władzy. I każdy z nas musi o tym pamiętać. Możemy te wybory wygrać. Ale pamiętajcie państwo, że wyborów nie wygrywają sondaże. Sondaże są dobre, ale wybory wygrywa się nie poprzez sondaże, tylko przy urnie wyborczej. A przy urnie wyborczej wygrywa się je wtedy, jeżeli do tej urny wyborczej idzie wielu obywateli. Czym więcej obywateli pójdzie do urny wyborczej, tym nasze szanse są większe. Dlatego, szanowni państwo, wielka prośba do naszych kandydatów, do wszystkich, którzy ich wspierają, ale także do każdego spośród państwa i do wszystkich innych, którzy być może słyszą to moje wystąpienie. Do godziny 12, czyli do północy 11 października trzeba być aktywny. Pamiętajcie państwo, to kto zostanie posłem może być zdecydowany dokładnie przez jeden głos. Taka jest ordynacja wyborcza. A kto wygra wybory, to może zależeć od tysiąca głosów. Więc pamiętajcie państwo, że przekonanie każdego człowieka, żeby poszedł, no i oczywiście, żeby głosował na listę numer 2, na Prawo i Sprawiedliwość. To jest, szanowni państwo, wkład w zwycięstwo. I o to, szanowni państwo, bardzo, bardzo serdecznie proszę. To jest potrzebne. To jest potrzebne nie tylko nam i nie przede wszystkim nam, bo to nie partia jest najważniejsza. Najważniejsza jest Polska. Wszystko, co robimy, to robimy dla Polski. 13 października musi po prostu zwyciężyć Polska. I chciałbym, proszę państwa, żebyście na koniec tego mojego krótkiego wystąpienia wypowiedzieli to jedno, ale bardzo ważne słowo. Zwyciężymy! Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie prezesie. Czy zwyciężymy? Szanowni państwo, z całą mocą. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Czy ktoś krzyknie głośniej niż poseł Wąsik? Ja bardzo dziękuję, proszę państwa. Dziękuję. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Szanowni państwo, ja zawsze przy takich okazjach, no nie ukrywam, że mi się zdarzają, no ale to, co chcę powiedzieć, jest raczej smutne niż na pewno nie jest śmieszne. Otóż, proszę państwa, my wszyscy tu jesteśmy i możemy liczyć na kolejne już zwycięstwo, a już kilka żeśmy odnieśli tylko dzięki komuś, kogo już wśród nas nie ma i który nie żył 100 lat, tylko 60, to znaczy mojemu bratu. Pamiętajcie państwo, że gdyby nie Lech Kaczyński, to ani nie powstałby pierwszy ośrodek oporu przeciwko postkomunizmowi, bo tak się nazywał ten system, który nas rabował. Czyli tygodnik Solidarność pod moim kierownictwem, bo to tylko dzięki niemu ja mogłem zostać tym szefem. Później nie mogłoby powstać Porozumienie Centrum, czyli pierwsza partia, która racjonalnie się przeciwstawiała temu. Później nie mogłoby powstać Prawo i Sprawiedliwość,
Nie byłoby zwycięstwa w Warszawie, nie byłoby zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Co za tym idzie, nie byłoby pierwszego naszego zwycięstwa, chociaż takiego względnego jeszcze tylko w wyborach parlamentarnych w 2005 roku. Krótko mówiąc, nie byłoby tego wszystkiego. Także bardzo proszę, żeby o moim świętym tej pamięci bracie pamiętać, bo jeszcze raz powtarzam, bez niego nic tu by się nie wydarzyło.